Serdecznie witam o poranku w naszym dzisiejszym aceranku, a rozpoczynamy nasze rozważania od tekstu biblijnego, który pochodzi z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 22. Czytamy pierwszych piętnaście wersów. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzeczę sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę, weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on o nie miał. Wtedy król rzekł sługą, zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wtedy faryzeusze odszedłszy, naradzali się, jakby go usiedlić słowem. Tekst jest bardzo ciekawy i można powiedzieć dość jednoznaczny, aczkolwiek powiemy parę słów na temat tego, co przeczytaliśmy, ale to, co nas w tym fragmencie interesuje najbardziej, to... Ostatnie dwa wersety. Ja pozwolę sobie je raz jeszcze przeczytać. Zanim przeczytam, mam taką prośbę. Spróbujmy to, co usłyszymy za chwilę, odnieść do siebie samych. Jezus do nas coś powie, a jaka będzie nasza reakcja? Najpierw co Jezus nam powie? Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Jaka powinna być nasza reakcja na to słowo? Zobaczmy, jak zareagowali uczeni w piśmie i faryzeusze. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usiedlić słowem. Reakcja ówczesnych duchownych, bo to tak trzeba powiedzieć, była nieadekwatna. Oni po prostu nie przyjęli tego, co powiedział Jezus. Natomiast zauważyli, że jakbyśmy do dzisiejszym językiem powiedzieli, że teologia Jezusa rozbija w pył ich teologię. W związku z tym nie zadali sobie pytania, czy aby się my możemy mylić, ale uznali, że ich teologia jest właściwa, natomiast tego wichrzyciela należy usunąć. Należy z nim zrobić porządek. I to była ich jedyna reakcja. Nie zastanowili się nad swoim życiem, nie zastanowili się nad swoim postępowaniem, nie zrewidowali swoich przekonań w świetle tego, co usłyszeli, nie stanęli uczciwie przed Bogiem, natomiast za wszelką cenę potrafili, postanowili zamknąć usta temu, który według nich burzy pewien ustalony porządek. Wiemy, że byli w stanie posunąć się do wszystkiego, dlatego że możemy to przeczytać, iż w ostatecznych już chwila, kiedy próbowali znaleźć jakiś chociażby nawet zakłamany dowód na winę Jezusa, nie cofali się przed niczym i wiedzieli o tym, że szukają fałszywego oskarżenia, Wiedzieli, że szukają jakiegoś kłamstwa, które by można było wyciągnąć przeciwko Jezusowi, ale i nawet z tym nie potrafili sobie dać rady, ponieważ ludzie, którzy składali zeznania, gadali zupełnie coś innego. Ich zeznania się nie pokrywały. To jest niesamowicie istotny fragment Słowa Bożego. Co robisz wtedy, kiedy ktoś przychodzi z prawdziwą Ewangelią? I kiedy ktoś podważa wszystko, na czym stoisz. Bo trzeba to przyznać i trzeba to jasno powiedzieć. Jezus podważył ich, powiedzielibyśmy dzisiaj, podważył ich bezpieczeństwo w Bogu. Podważył ich przekonanie o tym, że są zbawieni na wieki. No bo są dziećmi Abrahama. Bo są depozytariuszami wszystkich Bożych obietnic, bo Słowo Boże jest im znane. A Jezus słusznie zauważył i to należało przyjąć w pokorze i zastanowić się nad tym, ponieważ On nic złego nie powiedział. Wielu jest wezwanych i to by im odpowiadało, ale mało jest wybranych, a to już im nie odpowiadało. Dlatego, że to, co Jezus mówił o tych, którzy są tylko wezwani, ale nie są wybrani, wyraźnie wskazywało na nich samych, wskazywało na to, że się mylą, że żyją w kłamstwie i to w wielu miejscach Nowego Testamentu znajdziemy, a zawężając w wielu miejscach, w wielu różnych Ewangeliach i w wielu miejscach tych Ewangelii. Tego zdzierżyć nie potrafili. Postanowili zabić go, ale nie godzili się na to, że On może podważać ich bezpieczeństwo jako narodu wybranego do oczywiście pełni w Królestwie Bożym. No bo jak Żyd, tak, jak Żyd, dziecko Abrahama może nie mieć pewności, że jest własnością samego Boga i ma swój udział w Królestwie Bożym. Co On mówi? A Jezus nie powiedział nic złego. Powiedział, wielu z, wielu z was jest wy, wezwanych. Wielu z was. I to naprawdę niczym nie powinno budzić w nich jakiejś złości. Ale niewielu jest wybranych. I to w nich zbudziło złość. Czy dzisiaj jest inaczej? Nie. Powiedz człowiekowi, który wyznaje swoją religię, jakakolwiek by ona była, czy protestancka, czy katolicka, jeszcze z podziałem na katolickie i, i protestanckie denominacje, gdzie te teologie się nieco różnią od siebie. Dla tych, którzy są zdziwieni, że, że katolicy też ma swoje denominacje, oczywiście, że tak. Wystarczy się przyjrzeć nauczaniu różnych biskupów i zobaczycie, że biskupi tak naprawdę nie zgadzają się ze sobą w wielu kwestiach, i tworzą nieoficjalne oczywiście, ale w ten sposób różne denominacje w ramach Kościoła Rzymskokatolickiego. Ale jeżeli coś powiesz, co burzy pewien, no nazwijmy to, święty spokój, to natychmiast jesteś coś wrogiem. Nikt nie zastanawia się nad tym, czy aby nie żyje w kłamstwie, czy aby się nie mylę. Przecież cóż za problem, jeżeli nie mam nic do ukrycia przed Bogiem, Siąść do Słowa Bożego i sprawdzić czy aby ten człowiek nie ma racji. No bo jeżeli Słowo Boże mówi tak, jak on mówi, to cóż ja mam, mogę mieć pretensji do, do tego człowieka? Przecież cóż on może? On tylko głosi Słowo Boże, nic więcej. A ja sięgam do Słowa Bożego i sprawdzam. Sprawdzam co? Mogę najpierw sprawdzić tego, który mi to powiedział. Mogę sprawdzić jego kazanie. Jeżeli nie znajduję zaprzeczeń w słowie Bożym w stosunku do tego, co on mówi, no to znaczy, że buntując się mam jakiś problem. I wtedy muszę otworzyć swoje serce. I wtedy muszę zacząć się pytać Boga. I mogę powiedzieć nawet, Boże, ja tego Cyrikasa nienawidzę. Jak pluję na niego, jak gardzę nim. Wybacz, że tak myślę, ale nie umiem sobie z tym poradzić. Ale, ale obawiam się, że on może mieć rację. Panie, pokaż mi to, wytłumacz mi to, ponieważ ja nie chcę się nawrócić ze względu na cyrikasa, chcę się nawrócić ze względu na to, co Ty do mnie mówisz. To jest uczciwe podejście. Podejście, które nie blokuje działania Ducha Świętego. Podejście, które może sprawić, że jestem człowiekiem uratowanym dla wieczności. Czyli jestem tym, który należy do wybranych. Bo buntując się, złoszcząc się i nie sprawdzając niczego daje dowód na to, że jestem powołany, że jestem wezwany. Ale bunt wskazuje na to, że nie jestem wybrany. To jest tak proste i oczywiste, że aż trudno uwierzyć, iż ludzie tego nie rozumieją. Ten fragment Słowa Bożego obnaża buntowników. Jeżeli ty jesteś człowiekiem, który głosi Słowo Boże, i głosisz je zgodnie z tym, czego naucza Biblia, to nie masz się czego ani obawiać, ani nie masz się czym martwić. Ponieważ to Bóg bierze odpowiedzialność za swoje słowo. A ty jesteś w Słowie i głosisz je zgodnie z tym, co tam zostało napisane. A człowiek, który tego słucha, jeśli słucha, to znaczy, że jest wezwany. Bo gdyby nie był wezwany, to by nie słuchał. Ale jeśli słucha i tylko się buntuje, i tylko się złości, i tylko pluje na ciebie, i tylko cię przeklina, ale nie wyciąga żadnych wniosków, nie sprawdza w Słowie Bożym, jak się rzeczy mają, to ten człowiek jest potępiony, ponieważ ten człowiek nie należy do wybranych. Jest wezwany, ale tylko wezwany. W związku z czym, kiedy przyjdzie król na... Wieczerze, tak jak wcześniej czytaliśmy, i kiedy zobaczy takiego człowieka, to go zapyta, gdzie są twoje odświętne szaty? Gdzie? Jeśli nie masz ich, to fora ze dwora zostaniesz wyrzucony na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I wiecie, ludzie tego nie chcą przyjąć do wiadomości. To czego nie chcecie przyjąć do wiadomości ludzie? Słowa Bożego? Niektórzy mówią, że ja przemawiam ostro jak prorok i to jest nie do zaakceptowania. A guzik mnie obchodzi, jak ja przemawiam. To jest wasze zdanie, jak ja przemawiam. Treść się liczy. Treść się liczy. A jeżeli przemawiam jak prorok, to wybaczcie, ale to jest dla mnie wielkie wyróżnienie. No bo prorokiem był Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel, Daniel. Już nie wspominając o dwunastu mniejszych prorokach. O no pewnie mnie zaliczylibyście do tych mniejszych, albo może jeszcze mniejszych, ale jednak. To co wam przeszkadza? Tembr głosu? No trudno, to sobie filtr jakiś załóżcie. Słuchajcie Słowa Bożego. Sprawdzajcie Słowo Boże. Jeżeli, ja ciągle o tym mówię, jeżeli ktoś mi udowodni, że kłamie, że Słowo Boże uczy inaczej, to proszę wysłać mi wiadomość. Ja przeproszę publicznie za to, że. Mówiłem rzeczy niezgodne ze słowem Bożym. Ale jeżeli tego nie potraficie udowodnić, to znaczy, że jesteście buntownikami przeciwko Bogu i to oznacza, że jesteście ludźmi, którzy idą na potępienia. Nie macie nic wspólnego z Bogiem, bo nie słuchacie słowa Bożego. Cyrikasa słuchać nie musicie, ale słowa Bożego słuchać musicie. I jeśli tego nie rozumiecie, to znaczy, że naprawdę z Wami jest bardzo, bardzo źle. Nienawiść nawet do wroga jest grzechem. Nienawiść nie może przysłaniać prawdy o słowie Bożym. Nienawiść nie może nas zaprowadzić do miejsca, gdzie przestajemy myśleć, gdzie przestajemy szukać Bożej Woli. Więc jeżeli stać Was tylko na to, żeby mnie nienawidzieć, no to przepraszam bardzo, ale jesteście dziećmi diabła i macie tylko z diabłem coś wspólnego, a na pewno nie z Bogiem. Mimo wszystko, mimo wszystko życzę wam, abyście byli nie tylko wezwani, ale żebyście byli też wybrani. Życzę Wam tego. Co prawda nie wiem, jak wygląda piekło, bo się tam rzeczą zresztą nie wybieram, ale... Czytając Słowo Boże wiem, że ani ja tam się nie chcę znaleźć, ani nikomu nie życzę, aby tam się znalazł. Wam również tego nie życzę. Otwórzcie swoje serca dla Słowa Bożego. Otwórzcie swoje uszy. Zacznijcie słuchać, sprawdzać, czy Cyrikas ma rację. A jeśli ma rację, to zacznijcie pokutować. Zacznijcie wyznawać swoje grzechy. Proście Boga o ducha świętego, aby się narodzić na nowo i korzystajcie w pełni z Królestwa Bożego. Kiedy tak się stanie, to jestem pewien, że wielu z Was, a nawet większość, to będą ludzie, którzy, z którymi będzie, będę współpracował, blisko współpracował. Bo wtedy będziemy brać mi w Chrystusie. Amen.